Dla nas młodych zawodników to była szansa na pokazanie się przede wszystkim, bo to nie ukrywam, że to też było po to zrobione i po to tam graliśmy, żeby teraz na przykład siedzieć sobie w Zakopanem i trenować nawet te parę dni, ale być tutaj i być brany pod uwagę do tego składu na kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, więc na pewno mi się udało, jeśli chodzi o moją osobę tylko. A jak patrzymy na ten turniej, jedziemy zagrać dobrą siatkówkę i wygrać. Zawsze po to się jeździ. Wiadomo, że jakieś tam przeciwności zawsze są i pewnie większość osób wolałaby tutaj przyjechać do Zakopanego i przytrenować dobrze te 2,5 tygodnia, ale takie są realia i trzeba się z tym zmierzyć. Dla mnie osobiście też nie mogę mówić za wszystkich, bo jadą też tam zawodnicy tacy jak Karol Kłosusz, doświadczeni, którym pewnie nie robi to za dużej frajdy lecieć tyle kilometrów po to, żeby zagrać możliwe, że tylko 2 mecze. Ale dla mnie to jest kolejna wycieczka, kolejne zwiedzanie, kolejne miasto, które odwiedzę gdzieś tam na mapie świata i będę mógł tam pograć światówkę na pewno na najwyższym poziomie, bo tam w turnieju finałowym chyba tylko my jedziemy takim składem mieszanym, a reszta ekipy będzie swoimi takimi podstawowymi szóstkami, więc na pewno będzie fajnie się przeciwstawić wszystkim gwiazdom, które tam będą i mam nadzieję, że zrobimy jakieś psikusa i wygramy. I tu wymyślił pan, który musiał robić te zdjęcia, to on powiedział nam, że musimy zrobić zdjęcia, a to jakoś tak automatycznie wpadały pomysły, że może zrobimy to, może to i tak podłapaliśmy, ale no to był pomysł tego pana fotografa, który musiał robić te zdjęcia, a my po prostu sobie tam dorobiliśmy resztę.